Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Dzisiaj dalej bawię się ze stykami. To jest woreczek z filmu, na którym udało mi się pozyskać 148 gram. Tu jest to, co wypalałem bodajże przedwczoraj. Nie pokazywałem tego. 256 gram. A więc łącznie mamy 400 gram. Zostało mi jeszcze kilka styków. Trochę wypaliłem już dzisiaj. No i jestem ciekawy, czy z tego, co mi zostało, jeszcze uda się dobić do tego pół kilograma. Za chwilę Wam pokażę, jak tym nowym palnikiem odpalam te styki. A później zrobimy sobie wielkie ważenie i zobaczymy, czy osiągnąłem pół kilo. Takie wymarzone pół kilo. A więc do zobaczenia za chwilę. Jeden mamy odpalony. Palnik ekstra, naprawdę wysoka temperatura. Bardzo szybko, fajnie to idzie. Co sami żeście widzieli. Ja odpalę sobie jeszcze jedną, dwie sztuki na przyspieszeniu. A resztę już Wam nie będę pokazywał, połączę się jak będę miał odpaloną całą resztę. Zajmiemy się ważeniem, no i faktycznie jestem ciekawy, czy te pół kilo będzie. No tutaj naprawdę bardzo fajne, grube styki, a więc one naprawdę będą bardzo fajnie ważyć. Później zrobimy jeszcze sobie próbę cieczą chromową, tak na szybko, a więc ja już nie zanudzam, widzimy się za chwilę.
Dobra, mi zostało jeszcze 10 ostatnich sztuk. I później bierzemy się za ważenie i podliczanie tego wszystkiego. A więc ja już teraz wyłączam na chwilę kamerę, odpalam te 10 i będziemy wszystko to ważyć i wam wszystko pokażę. Do zobaczenia. Dobra, odpaliłem już dzisiaj wszystkie styki, jakie miałem. 26 sztuk tutaj, z dzisiaj. Takie, można powiedzieć, dwuzłotóweczki. Sorry, nie włączyłem wagi. I zobaczymy, czy to jest te upragnione 100 gram. 11,48 jedna sztuka. Nie wiem, jak to będzie dla was lepiej. No dobra, ale jest 11,48 jedna sztuka. Też taka ładna. 11,37. Tak, ja chcę grubsze wam pokazać. 11,86. Dobra, sprawdzamy, ale no raczej będzie. Już jest 23,30. 34 gramy. 45. 57. 68. 79. 89,5, 98,85, 106, 114, 123, 130, 136, 144, 149,900, 156, 164, to taki ogryzek, ale jest, 169, 174, 176,96. Kurde, jak dla mnie mega wynik. Tak zastanawiałem się, czy będzie te 100 gram, a tutaj 176 gram ponad. No i teraz, tak jak obiecywałem, weźmiemy sobie raz, dwa, trzy. Mamy ciecz chromową do sprawdzania srebra. Kolor taki pomarańczowy. Jeżeli się zrobi czerwony, będzie wiadomo, że to jest srebro. Szybko od razu. Pięknie nam się to zabarwiło. Taki aż krwisty bordowy. A więc jest to w miarę wysoka próba. Tutaj mniej tego widać, ale poczekajcie chwilę. Już to ostatnio robiłem. Ci, co oglądają, to wiedzą. Jak to w miarę działa. Mamy coś takiego.
Tak jak mówiłem, trzeba uważać, bo ciecz jest szkodliwa. No i zobaczcie, od razu widać, że ta próba jest dosyć wysoka. Ja obstawiam 700 z tego, co czytałem na stycznikach i z tego, co robiłem próby sam. A więc obstawiam, że to będzie 700. Dobra, nie przedłużam, bo już i tak chyba będzie długi film. Ściągam dużą wagę. Zważymy sobie te końcówki od styczników i zważymy sobie całość tego srebra. Dobra, wagę mamy odpaloną. 000. Tu jest mosiąc, na których były te styki. 8 kg 740 gram. Tyle było tego mosiądzu, z którego pozyskałem 148. To jest z pierwszego odcinka. To jest z tego, co żeście nie widzieli, bo to robiłem. To robiłem przedwczoraj sobie w nocy, ale nie kręciłem. Więc mamy 406 gram. I tu jest woreczek z dzisiaj. 584 gramy. Ale wynik mega. Super, ja jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję. 584 gramy. Super, jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że za jakiś czas z tego sreberka stworzę wisiorek, który pójdzie na konkurs na 2000 subów. I jeszcze jedno, a niebawem myślę, żeby podarować jedną taką sztabkę na 1500 subów z wybitym napisem Bastek Recycling. A więc proponuję oglądać, subskrybować, lajkować i coś takiego niebawem prawdopodobnie powstanie. Dziękuję wam bardzo za to, że jesteście, że oglądacie, komentujecie i do następnego. Na razie.